Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez. No nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. Biblia to wciąż Boże Słowo, skierowane do nas z głębi jego serca i posłuchaj dziś tych słów. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Czy wierzysz, że wobec każdej próby w twoim życiu możesz powiedzieć: nie jestem sam, bo mój Ojciec jest ze mną. Nawet jeśli wszyscy mnie opuścili, nie jestem sam. Widzisz, On nie jest taki, jak nieraz czujesz, że jest. Twój Ojciec nie jest taki, jak nieraz myślisz, że jest. Faktycznie nie jesteś w stanie poznać swojego Boga Ojca przez swoje myśli czy swoje uczucia. Możesz zrozumieć Boga Ojca jedynie przez to, co mówi o Nim Jego Słowo. On jest dokładnie taki i jest tym wszystkim, czym Jego Słowo mówi, że jest. Pomyśl, na przykład Pan Jezus pewnego razu powiedział, że Ojciec Niebieski kocha Ciebie tak samo, jak Jego samego. No, nie staraj się tego zrozumieć. Po prostu uwierz w fakt, że tak właśnie jest. Bez względu na to, czy to czujesz, czy to nie czujesz, możesz to uczynić, ponieważ jesteś wierzącym. I wiesz co? Wtedy doświadczysz i poznasz, jak wielką miłość żywi do Ciebie. Wtedy On nawiedzi Ciebie swoją obecnością i wtedy ten lęk, czy to zwątpienie, które wcześniej niszczyło Twoje życie, po prostu rozproszy się. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.